Dla osób, które lubią latać dronami i chcą robić to jak najczęściej, jest coś, czego nie znoszą. I tak, jest to pogoda, a dokładnie deszcz. Istnieje jednak rozwiązanie, które sam od niedawna testuję i jestem zachwycony. Jeśli chcecie sprawdzić, czy to coś dla was, to brak drona też nie jest przeszkodą. Wystarczy komputer, aparatura na USB, a jeśli nie macie aparatury, to nawet zwykły pad od PS4. Ostatnio zachciało mi się nauczyć latać dronami FPV. Szukałem, czytałem, no i wybrałem. Symulator Liftoff. I nie mówię, że musicie wybierać akurat ten, ale ja go wybrałem ze względu, że podobno jest najlepszy dla początkujących. Opcji symulatorów jest mnóstwo, natomiast ten działa też na Macu, więc właśnie dlatego wybór padł na Liftoff. Sam symulator, jak nazwa wskazuje, symuluje zachowanie drona oraz warunki, jakbyśmy latali prawdziwym dronem na żywo. Największym plusem symulatora jest to, że możemy latać zawsze i wszędzie, niezależnie od pogody. Dodatkowo nie musimy kupować mnóstwa baterii, aby długo cieszyć się lotem. I co najważniejsze, rozwalając się w symulatorze, nie rozwalamy prawdziwego sprzętu, tracąc przy tym kasę. Już jakiś czas temu słyszałem o korzyściach latania na symulatorze, dlatego też zacząłem szukać, poczytałem, wybrałem. Po zainstalowaniu chwyciłem pada do PlayStation 4, zresztą każdy pad, który łączy się z komputerem, może być wykorzystywany w tym symulatorze i zacząłem latać. Nie ukrywam, było to trochę niewygodne, ponieważ latanie samymi kciukami, trzymając pada, jest mało precyzyjne, natomiast szczypanie tych joysticków dosyć niewygodne i niekomfortowe. Zresztą ja wolę latać dronami tak, aby chwytać każdy joystick dwoma palcami, o powodach tego mówiłem w tym filmie. Ale nawet już po kilku lotach z wykorzystaniem pada do PlayStation utwierdziłem się, że takie latanie w symulatorze jest super. Wygrzebałem zatem starą aparaturę na USB, ma chyba z 10 lat albo i więcej, podłączyłem, skonfigurowałem, skalibrowałem joysticki i voilà! Latanie w taki sposób uczy zupełnie nowych zachowań drona oraz sposobów latania, nazwijmy to innych od klasycznego. Jeśli nie macie takiej aparatury bądź podobnej, możecie je poszukać w internecie, chodzą czasami jeszcze używane. Można też kupić najtańszy kontroler od Beta FPV i podłączyć go pod USB. Linki do kilku takich aparatur zostawiam w opisie do tego filmu. Teraz o samym symulatorze Liftoff. Ja go wybrałem, ponieważ jest polecany na sam początek i podobno bardzo dobrze oddaje warunki realne. I mogę się z tym zgodzić. Faktycznie, po pierwszych lotach uczy bardzo szybko nowych zachowań. Jest też samouczek, który możemy przejść i nauczyć się krok po kroku sposobu sterowania dronami FPV. Co dla mnie ważne, w tym symulatorze możemy zainstalować darmowy dodatek w postaci drona DJI FPV. No i wszystko możemy ustawić tak samo jak w prawdziwym dronie. Mamy tryb manualny oraz normal, czyli stabilizowany. Możemy sobie ustawić kąt patrzenia kamery. Jeśli ustawimy 10-15, to mamy bardziej drona CineWoop, czyli do wolniejszych lotów i ładniejszych ujęć. A jeśli ustawimy w 30 stopniach, no to wiadomo, że musimy odchylić tego drona bardziej, więc lecimy szybciej i wtedy nadaje się idealnie do wyścigów. W Liftoff mamy ogólnie do wyboru mnóstwo dronów, więc każdy znajdzie coś dla siebie, od małych i w miarę wolnych do większych i bardzo szybkich. Mamy też do wyboru mnóstwo lokalizacji, a każda inna to inne przeszkody, przez które możemy ćwiczyć przeloty. No i wisienka na torcie, czyli możliwość konkurowania online z innymi pilotami dronów. Liftoff ma swoją ligę, w której możemy brać udział w wirtualnych zawodach dronów FPV. Ja wiem, że mi jeszcze mnóstwo do tego brakuje i jeszcze mnóstwo godzin wylatanych przede mną, aby z kimkolwiek móc konkurować, ale fajnie, że taka opcja jest i być może w przyszłości wspólnie weźmiemy udział w takich zawodach. Na pewno symulator pomógł mi już w jednym, czyli wyrobieniu nowych nawyków podczas latania. Zresztą wystarczyły mi 3-4 godziny, aby móc latać pewniej i nie rozbijać się co chwilę, bo na początku to był dramat. Jeśli chcecie zobaczyć, jak radzę sobie z nauką FPV, to zapraszam was na platformę Kick, gdzie streamuję swój proces nauki od początku. Link oczywiście w opisie. Zobaczycie na pewno, jak się rozwalam i ścinam liście. A propos, w tym symulatorze, jeśli wlecimy w liście drzew, to pokazuje nam się ikonka zużycia śmigieł, więc im więcej razy wlecimy w te gałęzie, tym bardziej rozwalamy śmigła, a przy mocno uszkodzonych dron zupełnie inaczej lata, więc wiemy, że coś jest nie tak. Teraz już wiecie, że warto spróbować symulatora i że jest to bardziej opłacalne niż rozwalanie sprzętu w realu. Dajcie znać w komentarzach, czy wiedzieliście o takim rozwiązaniu i czy będziecie chcieli spróbować.
Chciałem tylko wspomnieć o możliwości wsparcia kanału. Pod filmem możecie kliknąć ikonkę Wesprzyj i postawić mi kawę, co pomoże mi jeszcze szybciej rozwijać dla Was kanał i za co będę bardzo wdzięczny. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za oglądanie i do następnego.